Witam. Chciałbym pokazać, jak wygląda program iTuresman zrobiony przez Invictusa. No jest to część pierwsza, tak jakby pokazówka, jak ten program wygląda, jak to działa. Myślę, że w następnych częściach będę pokazywał, jak zrobić RPK, jak zrobić RPK samochodu, mapy i takich różnych rzeczy, których się nauczyłem już dawno. Także iTuresman wygląda tak. Pliki, które potrzebne jest z Borlanda. Akurat wszystko będzie w archiwum zipa zapakowane. Dwa konwertery do pliku RPK. Jeden służy do zrobienia zwykłych paczek RPK, drugi zaś do map. Jest to akurat ten, dziwna różnica, że są dwa inne, bo jeden zrobi ciemną mapę, a drugi robi jasną, ładną mapę i tyle w sumie się różni. Dodatkowo dałem jeszcze plik tekstowy z komendami do konwertowania do map, to jest głównie. No, jakieś tam optymalizacje, budowa cieni, jak mapa wygląda, jakiś preview, no i takie tam głupie rzeczy, które to tak naprawdę nie są głównie potrzebne. Pliki RDB zrobione przeze mnie, oprócz systemowego, bo systemowy był, zrobiony przez Invictusa, parts, żeby wszystko ładnie działało, można było sobie części zrobić do samochodów, ładnie je poukładać, no i cars jako do samochodu. Dobra, odpalamy program. Pierwsze co? No jak widać, dużo tego tu jest, ale da się połapać. Standardowo pierwsze okno. Są to drzewka, które będą pokazane, sposób ułożenia poszczególnych części, plików, renderów. Także tutaj będą proporcje i takie tam. To jest external package. No to są jakieś pliki systemowe. No i standardowo parts, które będzie można sobie przerzucać i w grze będzie to ładnie wyglądało. Dalej. Są tu różne dziwne rzeczy. Dobry jest text importer, który importuje wszystkie tekstury, które są na meszu. No oczywiście plik musi posiadać plik text. Text updater. No służy do update'owania, jeżeli mesh się zmienił. Vehicle importer. To jest bardzo fajna rzecz, tylko że bardzo ciężka w obsłudze. Jedyny samochód, który zrobiłem tym systemem, to był mój maluch, który ciężko było się w tym połapać, szczególnie w pliku Maxa, gdzie różne dziwne rzeczy były. Ogólnie całość była robiona w Maxie. Tu w sumie było tylko importowane. No i niestety to jest starsza wersja Resmana. Nie mam nowszej, ani Invictus też już nie ma. I robi skrypty ze starszej wersji. Podejrzewam, że to już 2.0.3 albo i starsza. Mod 2.2.1 się trochę różni, pliki skryptów, dlatego jest zupełnie inne. No dlatego ręcznie też można samochód zrobić, nie tylko z automatu. Dobra, rzeczy następne. Obstacle importer, no to są rzeczy do map, które importują obiekty, które można wstawić na mapę. No tego jeszcze wprawdzie nie używałem nigdy, bo niepotrzebne mi to było. Dalej, map konstruktor wizard. No to akurat jest do robienia map. Fajna rzecz. Dodajesz, zapisujesz i w sumie gotowa mapa jest. Dobra, render typ wizard. No to wiadomo. Do wkładania poszczególnych obiektów, części do naszego głównego drzewa. No i do gry. Load wizard. Tego akurat się też nie bawiłem, nie wiem jak to działa. Game type skeleton, to nie wiem nawet. Tego też nigdy nie patrzyłem. Convert
package to RPK, no i no to wiadomo, konwertowanie. Tutaj są nawet opcje, czy ma automatycznie, czy nieautomatycznie, czy ma się zapytać, czy skonwertować do pliku RPK. Nasz plik select GameX, nie wiem po co to w ogóle, bo tu niepotrzebne. Export subtree, to niepotrzebne. External package browser, to jest to. Tutaj dodajemy nasze external links, tak jakby to powiedzieć. Rzeczy, które będą, tak jak wcześniej mówiłem, przekładane na nasze drzewo główne i potem będzie widoczne w grze w podanych tam kategoriach, jakie tutaj sobie ktoś wybierze. File Finder Compress ID. Compress ID to też można skompresować sobie całe RPK, jeżeli poszczególne, powiedzieć, poszczególne rzeczy były usuwane, wstawiane nowe, potem znowu usuwane, można to wszystko skonwertować, żeby ładnie wszystko, każdy ID było po kolei. Ale nie polecam, bo to się wtedy wszystko nie zgadza. Jeżeli jesteśmy w trakcie robienia samochodu, już załóżmy w połowie i damy skompresowanie, no to trzeba wszystkie pliki CFG wtedy od początku układać wedle ID, takie jak były tutaj stworzone. Także ja tego nawet nie robiłem. Co tu? Opcje. No opcje główne. Working Directory i Data Directory. To w sumie tylko główny folder gry, jaki będzie potrzebny do uruchomienia. Mogę pokazać przykładowe RDB zrobione właśnie w tym programie. Akurat budowane Audi jest korzysta z tego. No jak widać, external package są jeszcze tutaj dodatkowe, wpisane ręcznie, bo nie chciało mi się robić plików silników. Także Cifical Body, klik. To jak ktoś się zna na budowaniu RPK, to wie o co chodzi. Takie fizyczne. No i jako pliki fizyczne nie są dodane do RPK mojego, bo gra obsługuje po prostu wpisaną ścieżkę w CFG. Także to jest zupełnie niepotrzebne. Dalej, mesze. No standardowo wszystkie mesze, które mój samochód zawiera. Dalej tekstury. Tekstury mojego mesza i oryginalne z gry. Czyli Default White i Reininger. Dalej. Render Object. No tu akurat są wszystkie te moje rendery. Można przejść do mesza, zobaczyć jaki jest. Tutaj wszystko jest ładnie napisane, który ma ID. ID tego renderu, ID mesha, ID. Dalej, no tu są akurat już te części, które są posegregowane w danej kategorii. No i samochód ma też swoje kategorie, swoje native, swoje script. No i vehicle type. To trzeba wszystko już ręcznie tam napisać sobie. No i poszczególne części. Body panels. Mam tu wszystko naraz, nie posegregowane. Lights and windows. No akurat tu mam posegregowane na przednie światła, kierunki, tylne lampy i szyby. No jakieś tam spoilery, silniki. Akurat tutaj tylko rura wydechowa. No i wnętrze. No i to by było na tyle, co bym mógł na razie pokazać tak następnie, jak ten program wygląda, jak to działa w ogóle. Ogólnie program jest no, zbugowany, często błędy się wysypują, dlatego na to nie zważam uwagi. No, to dziękuję i do usłyszenia, do następnego filmiku.